Cześć, z tej strony Marcin, to jest Przeprogramowany Vlog. W dzisiejszym odcinku przekażę Ci kilka rad, które chciałbym usłyszeć, kiedy zaczynałem naukę programowania. Jestem przekonany, że zaoszczędziłoby mi to wiele straconych godzin i dużo niepotrzebnego stresu. Tak więc zaczynamy. Ale klasycznie, zanim przejdziemy do meritum, chciałbym Cię zaprosić do zapisania się do Przeprogramowanego newslettera. Znajdziesz na nim więcej rad o skutecznej nauce programowania, rad również technicznych, dużo kontentu o JavaScriptie, web developmentie i nie tylko. Naprawdę warto tam być. Jedna wiadomość w tygodniu, zero spamu. Serdecznie zapraszam. Przejdźmy do rady numer 1. Nie musisz umieć wszystkiego. Prawda jest taka, że nigdy nie będziesz umiał wszystkiego i to jest naprawdę ok. Zdałem sobie z tego sprawę tak w pełni dopiero, kiedy Dan Abramow, jeden z takich najbardziej znanych programistów ze środowiska React, udostępnił właśnie listę rzeczy, których on sam nie potrafi. Jak się okazało, ta lista była naprawdę długa i co ciekawe, tam było dość dużo rzeczy, które ja osobiście potrafię, których nauczyłem się na studiach, a Dan Abramow przed całym światem, przed dziesiątkami tysięcy czytelników jego bloga, przyznał się, że on tego nie potrafi. A to dlaczego? Bo nigdy nie musiał rozwiązywać problemów związanych z tymi zagadnieniami. Tak więc, jeżeli Ty nie potrafisz na przykład czegoś, co dla wielu ludzi wydaje się fundamentalne, no to nie musisz się tym specjalnie przejmować. Może akurat tak się złożyło, że nie musiałeś nigdy rozwiązać tego typu problemów. No i teraz pytanie, jak podejmować decyzję, czego warto się uczyć, a co można zostawić na później? No ja osobiście nie polecam przeglądania internetu w poszukiwaniu tej odpowiedzi, bo tak się składa, że lista zagadnień urośnie do niesamowitej ilości. Zawsze znajdzie się ktoś, kto uważa, że dane zagadnienie jest fundamentalne i bez niego w ogóle nie możesz nazywać się programistą. Tak więc tym oto sposobem ja tak próbowałem zrobić. Ta lista będzie naprawdę wielka, no i po prostu będziesz przytłoczony tym, czego nie umiesz. Tak więc nie tędy droga. Moim zdaniem najskuteczniejszym sposobem jest rozwiązywanie konkretnych problemów podczas budowania projektów. Jeżeli na przykład chcesz zakodować swoją pierwszą stronę, no to tam spotkasz kilka problemów. Na przykład jak ułożyć layout strony, no i to jakby sprowadzi się do tego, że będziesz musiał opanować albo CSS Flexbox, albo CSS Grid i tym oto sposobem będziesz miał realny problem i za pomocą konkretnej technologii go rozwiążesz. No i to jakby jest najlepsza walidacja tego, czy ta technologia jest Ci potrzebna, czy nie. Tak więc rozwiązuj realne problemy, czy to w wyzwaniach programistycznych, czy to budując jakieś aplikacje, strony internetowe. To jest świetny drogowskaz, no bo prawda jest taka, że w takich side projectach na ogół natrafiamy na bardzo podobne problemy, na jakie później natrafisz w swojej pierwszej i każdej kolejnej pracy. Druga sprawa jest taka, że kiedy uczysz się czegoś tylko dlatego, że ktoś napisał, że to jest ważne, no to bardzo często to się sprowadzi do tego, że będziesz oglądał jakieś filmiki na YouTubie, będziesz czytał artykuły na ten temat i tak naprawdę bardzo szybko to zapomnisz, bo to będzie pozbawione kontekstu, nie będziesz rozumiał, po co Ci jest to potrzebne. To po prostu nie będzie efektywne, to nie będzie skuteczne. Więcej na ten temat mówiłem w swoim odcinku, jak skutecznie uczyć się programowania w 2020 roku. Polecam Ci go gorąco. Ta rzecz kolejna, trochę związana z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą. Nigdy nie będziesz czuł się wystarczająco dobry, zawsze będziesz miał poczucie braku kompetencji. To bardzo często nazywane syndromem oszustwa, ludzie o tym piszą artykuły, nagrywają filmy, mówią, jak sobie z tym radzić. No mnie to troszeczkę osobiście śmieszy, bo tak jakby stwierdzić, że ludzie mają syndrom śmiertelności, każdy człowiek umiera. Tak też mi się wydaje, że większość osób zajmujących się technologią czuje się niekompetentna. Po prostu rzeczy do nauki jest tak dużo, to wszystko jest stosunkowo trudne. Zawsze też znajdziesz kogoś, kto jest w tym od ciebie lepszy. Tak więc takie uczucie, że nie jesteśmy w tym tak dobrze, jakbyśmy mogli być, jest jak najbardziej naturalne. Tak więc na określenie tego jakimś syndromem moim zdaniem nie ma większego sensu. Po prostu trzeba się z tym uczuciem pogodzić i mieć zaufanie do tego, że przynajmniej możemy każdego dnia stawać się bardziej kompetentnymi, lepszymi i bardzo możliwe, że to w końcu wystarczy, aby zrobić tą kolejną, pierwszą pracę i potem każdą kolejną, żeby ta nasza sytuacja materialna się poprawiała, dostawać awanse i rozwiązywać coraz to bardziej skomplikowane problemy. Czy to będą najbardziej skomplikowane problemy, jakie są na świecie? No pewnie nie. Ale tym niemniej krok po kroku będziemy coraz lepsi. Ja już tym programowaniem zajmuję się tak naprawdę 5 lat, a nadal mam to poczucie, że jestem w tym stosunkowo cienki, mimo że wydałem kurs, który ludzie oceniają jako bardzo dobry, nagrałem ileś tam filmów w internecie, napisałem ileś tam artykułów,
Nadal mam poczucie, że jestem średnim programistą JavaScript, że jestem średni w Reakcie, że jestem średni w Laravelu. Tak więc jakby wydaje mi się, że to mnie nigdy nie opuści. Zresztą z tego, co właśnie czytam, posty takich ludzi jak Dan Abramów, czy innych naprawdę ludzi, których ja postrzegam jako wymiataczy, no to oni również mówią, że to uczucie ich nie opuściło. No i pewnie to ty możesz myśleć, że ja takiego uczucia nie mam. Owszem, mam, tak więc wygląda na to, że to jest po prostu coś, co dostajemy w zestawie jako programiści i nie ma co specjalnie się tym przejmować. Trzeba po prostu robić swoje. I rzecz ostatnia, coś na co ja chyba straciłem najwięcej swojego czasu, mianowicie wiele tych zagadnień, które nam się na początku wydają niesamowicie ważne, tak naprawdę w ogóle ważne nie są i szukanie tej jedynej odpowiedzi to jest kompletna strata czasu. Co mam tutaj na myśli? No te jakby nurtujące człowieka na początku pytania, jaki język programowania wybrać, a potem jak już ten język wybierzemy, to jaki framework. Liczymy, że istnieje ta jedna, jedyna odpowiedź i że ta odpowiedź rozwiąże wszystkie nasze problemy. No otóż nie, tak się składa, że kiedy ja zaczynałem w tym 2014-2015 roku, no to bardzo dużo ludzi pisało, że JavaScript to jest beznadziejny język, że on nigdy nie będzie jakimś tam wiodącą technologią. No 5 lat później to jest najpopularniejszy język na świecie, jakby bardzo się rozwinął, mamy teraz jeszcze ten TypeScript, no i jakby już wszyscy zapomnieli, że ten język był taki do niczego. No oczywiście takie głosy nadal się pojawiają, no, ale jest ich dużo mniej. No teraz oczywiście bardziej nurtującym pytaniem jest, czy wybrać Reacta, Vue czy Angulara. No i na to pytanie również moim zdaniem nie ma jakiejś decydującej odpowiedzi. Prawda jest taka, że moim zdaniem powinieneś skoncentrować się na tym, jaki język zapewni ci pierwszą pracę, co jest potrzebne na rynku pracy w twoim mieście. Bardzo możliwe, że jeżeli mieszkasz na przykład w Bydgoszczy, tak jak ja mieszkałem na początku swojej drogi, to wcale nie jest JavaScript, a na przykład Java czy C#, no bo właśnie w Bydgoszczy, przynajmniej jeszcze te 2-3-4 lata temu, to były najpopularniejsze technologie. Tak więc w tym mieście wybór JavaScriptu jest złym pomysłem, mimo że obecnie w internecie dowiesz się, że to jest najpopularniejszy język i to niego powinieneś wybrać. Tak więc moim zdaniem powinieneś mieć na uwadze, jaki jest kontekst, po co tak naprawdę tego programowania się uczysz. Jeżeli uczysz się go, żeby zdobyć pierwszą pracę, to polecam Ci przeglądać oferty pracy w Twoim mieście i podjąć decyzję na tej bazie. Oczywiście w internecie dowiesz się, że to jest zły pomysł, no bo tutaj, jeżeli będziesz na przykład w mieście, w którym najpopularniejszy jest PHP, to ten język Cię splugawi po prostu, już nigdy dobrym programistą nie będziesz. No, ja się z tym nie zgadzam. Prawda jest taka, że składnia i jakieś tam ogólnodostępne metody to jest jedno. Na takim początkującym poziomie juniorskim, czy nawet poziomie regulara, ten język, czy też framework nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Jeżeli będziesz szukał pracy w Netflixie czy Facebooku, gdzie już jakby ta skala jest naprawdę duża i liczy się tam każda milisekunda i tak dalej, no to może faktycznie ten wybór technologii ma fundamentalne znaczenie. W większości projektów nie ma, tak więc skup się przede wszystkim na tym, co zapewni Ci realizację Twojego celu. Tak samo specjalnego znaczenia nie ma to, czy Twój kod jest idealny, czy postępujesz zgodnie ze wszystkimi najlepszymi praktykami. No oczywiście to ma znaczenie, jeżeli piszesz kod gdzieś tam w pracy, na produkcji, no to ma znaczenie coraz większe. Tym jej na początku największe znaczenie ma to, czy jesteś w stanie rozwiązywać kolejne, coraz to bardziej złożone problemy, czy po prostu się rozwijasz, czy każdego dnia poznajesz coś nowego. Jeżeli będziesz się za bardzo napinać tym, czy to jest zrobione perfekcyjnie, czy po prostu każdy senior Ci powie, że tak, tak jest super, no to musisz niestety nastawić się na to, że i tak spotka Cię rozczarowanie, no bo bardzo dużo takich rzeczy związanych z dobrymi praktykami to jest coś względnego. Jeden Ci powie, że super ekstra, drugi Ci powie, że do niczego. To będą osoby równie doświadczone. No i teraz pytanie, kto ma rację? Zapewne nikt, no bo tak jak mówiłem, to są rzeczy czysto subiektywne i zawracanie sobie nimi głowy, na początku zwłaszcza, to jest ogromna strata czasu. Tak więc, jaki jest morał z tego odcinka? Przede wszystkim jak najwięcej praktyki, jak najwięcej kodowania, a jak najmniej zastanawiania się, czy ja to robię idealnie. Na koniec w ramach zastrzyku pozytywnej energii mogę Ci polecić przemówienie Steve'a Jobsa ze Stanfordu.
On naprawdę fajnie daje fajną perspektywę na to, że czasami po prostu trzeba zacisnąć zęby, wierzyć, że wszystko się ułoży, mimo że nie jesteśmy co do końca przekonani, jak to się stanie. W moim przypadku tak było. Pamiętam, co czułem, kiedy to przemówienie słuchałem po raz pierwszy właśnie w 2014 roku. No i mogę powiedzieć, że jakby to śmiesznie nie brzmiało, no to faktycznie wszystko się ułożyło tak, jak powinno. Tobie również tego życzę. Jak najwięcej praktyki, a jak najmniej przejmowania się rzeczami, które i tak w przyszłości okażą się nieistotne. Dzięki Ci za uwagę. Pozdrawiam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Marcin Czarkowski, przeprogramowani.pl.